TV Mexicano, witam was serdecznie w tą niedzielę. Już pochmurno, a rano nagrywałem, była słoneczna, tylko że się pieprznęłem i nie wrzuciłem na ten kanał co trzeba, więc muszę jeszcze raz to nagrać, bo być może pozdrowienia nie dojdą do tych osób. Więc najpierw pierwsze pozdrowienie dla Sylwestra Domagalskiego. Sylwester, doszła twoja pocztówka, jak widzisz. Rozumiem, mieszkasz w Anglii albo w Wielkiej Brytanii, bym bardziej powiedział, bo do Wielkiej Brytanii należy też chyba Irlandia również, jak i Szkocja. Także chyba pozdrawiam cię serdecznie, chyba dobrze mówię. Chyba że nie pieprznąłem się. Dlaczego tak późno nagrywam? Bo ponieważ przyjechał do mnie widz, o którym za chwilę powiem. Ale najpierw jest tu jeszcze pocztóweczka z Wronek. Również dostałem magnesik. I słuchajcie, pozdrowiłbym z chęcią was, więc pozdrowię ekipę z Wronek, ponieważ pozdrowiłbym po imieniach, ale wyrzuciłem tą kartkę na poczcie, ponieważ już wysłałem to, o co mnie prosiła ta osoba, więc nie przejmuj się, paczuszka jest w drodze, powinna dojść do ciebie. I jeszcze jedną osobę pozdrawiam, której też oczywiście nie mogę pozdrowić, ponieważ wyrzuciłem, ponieważ wysłałem również koszulkę z gadżetami, z gadżetem czy bez, już nie pamiętam. W każdym razie wysłałem koszulkę, także otrzymałem w zamian tą oto koszulkę, za którą bardzo dziękuję. Tak jak mówię, jest to oryginalna, chociaż to nie miałoby ale takiego znaczenia wielkiego. Liczy się gest, także będę na pewno ją nosił, ale latem. Także też nie mogę pozdrowić. Pozdrawiam przede wszystkim Poznań, ponieważ też dostałem przy okazji jeszcze magnes z Poznania i oczywiście był znaczek, którego użyłem. Także też pocztówka poleciała, koperta poleciała razem z koszulką. No i jeszcze muszę tutaj sięgnąć niestety. Pozdrowię właśnie tego widza, który przyjechał dzisiaj do mnie. A jest to Tomasza H. Borodo z Rzeszowa. Pozdrawiam cię, Tomasz. No, z donatem to przesadziłeś. Nieładnie, ale bardzo ci dziękuję. Na pewno go spożytkuję i wykorzystam. I dziękuję, że miło spędziłeś czas ze mną, bo często tak się zdarza, że widzowie... Kurde, nos mi swędzi, będę pił. Często tak się zdarza, że nie mam aż tyle czasu, żeby poświęcić widzom. Za to też czasami przepraszam, bo czasami rozmowa się kończy na płocie. Natomiast spędziłem z panem Tomaszem okolice lokomotywowni, bo jest on zagorzałym zwolennikiem właśnie lokomotyw i kolei, także pokazałem, udało mi się pokazać Stadion Jagiellonii, także myślę, że będzie zadowolony z wycieczki. No i cóż mogę jeszcze powiedzieć, no mogę napomnieć tylko to, że z informacji mi, no powiem, no niepotwierdzonych, bo tak bym to nazwał, niepotwierdzonych, dowiedziałem się, że prawdopodobnie pan K. Borodo został uniewinniony w sprawie Nera, no to jest właściwie no śmieszne, ale z powodów takich właśnie, że nie jest do końca poczytalny, tak bym powiedział. Tak bym to nazwał swoimi słowami, natomiast tam było jakoś inaczej nazwane, więc tutaj, tak jak mówiłem na kanale zastępczym, no pada tutaj pytanie, jak to tak naprawdę było z tym wyrokiem, kiedy został uniewinniony za te sprawy związane z jego świętej pamięci mamą, no i świętej pamięci bratem. Ale nie będę tego rozgrzebywał, ponieważ nic na ten temat nie wiem. Daje mi to tylko po prostu do myślenia, czy przypadkiem dlatego też nie był uniewinniony, ponieważ właśnie z tych samych przyczyn, co ponoć został uniewinniony za psa Nera. I tym akcentem zapraszam was na live'a. Mexicano jest jeden, krótko, bez tematu, ponieważ będę się szykował do live'a. Jeszcze raz dziękuję za gadżety. Dziękuję panie Tomaszu, właściwie to już Tomku, można tak rozmawiać. Jeżeli będę miał okazji, na pewno przyjadę do Rzeszowa. Zobaczymy, trzymajcie się, Mexicano jest jeden. Uff.